Zatrudnię kierowcę kategorii C+E w ruchu krajowym na cemento-naczepach. Codzienne powroty do domu. Praca od poniedziałku do piątku. Telefon 508 133 151 w godzinach od 9 do 17. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że to, co robimy, jest potrzebne, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Podane informacje pomogą w rozwoju naszego regionu. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Drogi kliencie, ciężkie zakupy to już nie problem. Dostawa gratis przy zakupie powyżej 50 zł w naszym zieleniaku na ulicy Kleberga 1A. Zadzwoń lub napisz swoje zamówienie pod numer 792 789 181. Dodatkowo przy 10 złożonym zamówieniu w prezencie od firmy zakupy gratis w kwocie 50 zł. Drugi listopada, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Dzień Wszystkich Świętych i dzisiejszy dzień zaduszny i w Bolesławcu i w całym kraju przebiegły w zupełnie innej atmosferze niż to było od dziesiątków lat. Miejskie nekropolie były zamknięte dla odwiedzających, a okolice cmentarzy były niemal puste. Widok pustego cmentarza w ciągu dnia to niezwykły widok, nawet jeśli to jest jakikolwiek inny dzień w roku. A już nie do pomyślenia w Dniu Wszystkich Świętych. Ten dzień i dni przed oraz po tym święcie to zwykle czas nieprzebranych tłumów ludzi, którzy odwiedzają groby swoich bliskich i znajomych. Tym razem wszystkie cmentarze w kraju zostały zamknięte decyzją premiera rządu w związku z ciągłym wzrostem zakażeń i zachorowań na koronawirusa. Tuż po komunikacie premiera tę decyzję potwierdził w stosunku do bolesławieckich nekropolii prezydent Bolesławca. W Bolesławcu od soboty do poniedziałku wszystkie cmentarze będą zamknięte, w tym przede wszystkim cmentarz komunalny, na którym pochowanych jest ponad 23,5 tysiąca osób. A więc w Dniu Wszystkich Świętych, w Dzień Zaduszny, większość z nas po raz pierwszy nie spotka się przy grobach swoich bliskich. Wiem, że to jest trudne. To jest trudne, bo jesteśmy w czasie galopującej pandemii. Pod bolesławiecki cmentarz komunalny tylko sporadycznie wybierali się mieszkańcy miasta. Przed bramą pojawiło się trochę zniczy i kwiatów. Handlowcy w większości mieli otwarte swoje sklepiki, ale niewielu klientów kupowało w tych dniach kwiaty i znicze. Podobnie było na cmentarzach we wszystkich miejscowościach powiatu bolesławieckiego. W Osiecznicy o zamknięciu cmentarza aż do poniedziałku włącznie informowała wywieszka na bramie wjazdowej. Wiele grobów było udekorowanych kwiatami i zniczami, ale to był efekt działań mieszkańców jeszcze przed zamknięciem nekropolii. Już od wtorku cmentarze będą normalnie otwarte, choć oczywiście i na nich obowiązują rygory epidemiologiczne. Zatem wszyscy odwiedzający muszą mieć założone maseczki ochronne na usta i nos. Należy też dochowywać tak zwanego dystansu społecznego, czyli nie gromadzić się w skupiskach ludzkich i zachowywać między sobą odstępy. Zapraszam na blog wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. wiadomość o nowym dyrektorze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 737 nowych przypadków zakażenia koronawirusem przybyło wczoraj na Dolnym Śląsku. To jednak dane z weekendu, gdy ta liczba jest zwykle niższa. Natomiast miniony piątek z bardziej miarodajnymi danymi przyniósł kolejny rekord nowych zachorowań w regionie i była to liczba 1229. To było 6,5% wszystkich dotąd zanotowanych przypadków zachorowania na Dolnym Śląsku. Obecnie hospitalizuje się w regionie 1141 osób. W szpitalu powiatowym w Bolesławcu jest obecnie 82 pacjentów chorych na COVID-19, z czego 11 pod respiratorami. Paweł Dul został nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Paweł Dul ma 46 lat i prowadził wcześniej własną działalność gospodarczą. Od 18 lat jest w zarządzie klubu sportowego Kolonia Bolesławiec, a w ostatnich latach jego prezesem. Posiada uprawnienia instruktora i licencję trenera piłki nożnej. Strażnicy miejscy ukarali mandatem karnym kobietę, która nie uprzątnęła schodnika odchodów po swoim psie. O tym fakcie Straż Miejska została poinformowana w zgłoszeniu. Patrol przejrzał monitoring sklepu, pod którym to się stało, i ustalił dane kobiety. Ta przyznała się do popełnionego wykroczenia. Sejmik województwa dolnośląskiego na ostatniej sesji przyjął m.in. apel dotyczący wsparcia rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dzieci w okresie prenatalnym i dalszym okresie wychowawczym. Podjęte mają być starania o zwiększenie środków w budżecie województwa dolnośląskiego na rok 2021 o nie mniej niż 2 miliony złotych oraz uruchomienie środków pochodzących z Unii Europejskiej tak, aby samorząd podjął działania w tym celu. Do momentu zatrzymania spowodowanego epidemią koronawirusa Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej zrealizowało 5 z 10 wyjazdów do kopalni ekoceramika w Suszkach. Działo się to w ramach projektu Ekologia Naturalnie, który został dofinansowany z pieniędzy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Setka uczniów zobaczyła m.in. proces wydobycia i przygotowania do produkcji gliny. W każdym województwie ma powstać szpital tymczasowy obsługujący chorych na COVID-19. Na Dolnym Śląsku powstanie on w centrum konferencyjnym w hotelu Terminal przy ulicy Rakietowej we Wrocławiu. Podczas konferencji prasowej pełnomocnik wojewody do spraw szpitala tymczasowego poinformował, że w budowanej placówce powstanie baza łóżkowa dla 400 pacjentów, z czego 50 miejsc będzie dedykowanych dla osób wymagających użycia respiratorów. W miniony piątek na ulicach Bolesławca po raz kolejny odbył się przemarsz pod szyldem "To jest wojna". Jego uczestników zagrzewali tym razem przez głośniki do aktywności animatorzy pochodu. Przez cały tydzień na bolesławieckich ulicach pojawiali się przede wszystkim młodzi ludzie, którzy protestowali przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z konstytucją przepisów zezwalających na aborcję eugeniczną. Tak było i w miniony piątek, choć właśnie tego dnia przemarsz ulicami zyskał nowy wizerunek. Przemarszowi towarzyszył sznur samochodów, a protestujących do aktywności zagrzewali przez głośniki animatorzy tego pochodu. Popatrzcie, ile osób idzie! Nie mieścimy się nawet na szerokości ulicy! Ludzie idą z boku! Z boku idą, bo nie ma miejsca! Jak popatrzymy do przodu, do tyłu, jest tylko las ludzi, morze ludzi. Bardzo dobrze. Ulicami Bolesławca przeszli protestujący, niosący ze sobą transparenty o różnej treści. Od tych dotyczących aborcji i żądania jej nieograniczania, poprzez transparenty odwołujące się ogólnie do różnych wolności ludzkich, po te dotyczące polityki i partyjnych antypatii. Wszystko to pod szyldem niesionym na czele pochodu "To jest wojna". Przemarsz po ulicach miasta eskortowały dziesiątki policjantów w radiowozach, którzy na bieżąco organizowali ruch na drogach. Sprawne ich działanie pozwoliło uniknąć większych korków na ulicach. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. Po niej nadamy nasze archiwalne rozmowy tygodnia. Będzie m.in. rozmowa z księdzem Stanisławem Kusikiem o znaczeniu Dnia Wszystkich Świętych. Ja dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia. Thank you.
Uwaga rolnicy! Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny. Obowiązek spisowy można zrealizować przez internet na stronie spisrolny.gov.pl. Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją. Masz pytania czy wątpliwości? Zadzwoń na infolinię spisową 22 279 99 99. Spiszmy się jak na rolników przystało. Do spisu zaprasza Główny Urząd Statystyczny. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 15 stopni Celsjusza. W dzień temperatura spadnie do 10 stopni. Wilgotność powietrza przez całą dobę na poziomie 90%. Zachmurzenie będzie duże. Rano, potem wieczorem opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali. Wiatr słaby do 10 km na godzinę. Wiał będzie ze zmieniających się kierunków.